Wkładasz strój do nurkowania i przykrywasz się płaszczem. Ciemne okulary? Są. Parasolka? Też. Wybiegasz z domu, a twój przyjaciel podrzuca ci parę nart i kosz piknikowy, których zapomniałeś spakować. Zawędrowałeś aż do Estonii, żeby osobiście doświadczyć jej tajemniczej piątej pory roku. Musisz być przygotowany na wszystko. Między zimą a wiosną w Parku Narodowym Soma można podziwiać nietypowy pokaz przyrody. Cały park zanurza się w wodzie na głębokości do 5 metrów. Okoliczni mieszkańcy pokonują zalane łąki kajakami, opływają zanurzone domy, zatopione sady owocowe czy bagienne wyspy. Gdy poziom wody jest szczególnie wysoki, przepływają nawet przez okna pokoi gościnnych. Główne drogi są nieprzejezdne, a połowa mieszkańców nie wychodzi z domów przez około 4 tygodnie i czeka, aż wszystko wróci do normy. Nikt nie wie dokładnie, kiedy wspomniana już piąta pora roku nastąpi. Ma ona zwykle miejsce między marcem a kwietniem i przyciąga tłumy turystów. Wszyscy chcą zobaczyć zalany teren i miejscowe zwierzęta, takie jak żurawie, łabędzie czy jenoty azjatyckie, porzucone na gałęziach osik, brzóz i buków. Rysie, wilki i niedźwiedzie brunatne opuszczają ten teren, zanim zostanie zalany. Kiedyś był on dnem morza, które uformowało się 12 tysięcy lat temu podczas ostatniej epoki lodowcowej. W miarę jak lodowce ustępowały, zostawiły po sobie głęboką depresję, która przeobraziła się w jedno z największych torfowisk w Europie. To wielka, naturalna gąbka. Sam park leży na nisko położonej wyżynie Sakala. Okoliczne rzeki nie są w stanie rozpuścić osuwającego się pozimowego śniegu z gór. Wiele pomniejszych strumyków łączy się w jedną gigantyczną powódź. Niektórzy geolodzy uważają, że powodzie te mogą powstawać w bardziej nietypowych okresach roku. Niewykluczone, że w Estonii będzie występować szósta pora roku. Dalol w Etiopii jest najgorętszym niezamieszkałym miejscem na świecie. Średnia roczna temperatura wynosi 40 stopni Celsjusza, zaś w najgorętszym miesiącu 47. W miejscu tym rzadko kiedy występują opady deszczu. Jest ono również jednym z najniżej położonych na świecie. Leży w depresji Danakil i otaczają go unikatowe formy geologiczne. Powstało niedługo po tym, jak Afryka i Azja rozdzieliły się od siebie przed wieloma laty. W okolicy występują wulkany z wrzącymi jeziorami lawy, jasno-żółte, pomarańczowe oraz zielone gorące źródła i ogromne zbiorniki solankowe. Pewna wioska w indyjskim stanie Meghalaya zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako najwilgotniejsza na świecie. Przeciętne roczne opady wynoszą tu około 12 metrów. Są one wynikiem ciepłych, wilgotnych monsunów nadciągających z nad Zatoki Bengalskiej, które przynoszą ze sobą pełne deszczu chmury. Wpada on do rzek oraz wodospadów i nigdy się nie zatrzymuje. Okoliczni mieszkańcy pracujący wtedy w polach wdziewają okrycia w kształcie koszy, aby jakoś się przed nim uchronić. W Norwegii, nad północnym kołem okołobiegunowym, znajduje się wioska Leknes z populacją liczącą około 3,5 tysiąca mieszkańców. W porównaniu do innych miejsc na tej samej szerokości geograficznej, miejsce to ma wyjątkowo ciepły klimat. W styczniu średnia minimalna temperatura wynosi 0 stopni Celsjusza i rzadko spada poniżej minus 1. W lipcu słupek rtęci wskazuje 12 kresek, co jest typowe w wielu miejscach Europy. W australijskim Melbourne występują pozornie normalne temperatury i panuje w nim przyjemny przybrzeżny klimat. Za to w wiosennych miesiącach pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. W ciągu jednej minuty upalna temperatura może spaść do mroźnej. O 9 rano wychodzisz z domu i cieszysz się słońcem, a w południe przemakasz do suchej nitki. Za chwilę wkładasz okulary przeciwsłoneczne i schniesz po gradzie czy ulewnej burzy. Wszystko to w ciągu jednego dnia. Wynika to z położenia geograficznego miasta, które znajduje się niedaleko gór oraz chłodu nadciągającego znad Oceanu Południowego. Przylądek Denisona w Zatoce Commonwealthu na Antarktydzie jest najbardziej wietrznym miejscem na świecie. Występują tu niecodzienne wiatry zstępujące. Powstają ze względu na kopułowate ukształtowanie całego kontynentu oraz wiecznie mroźny klimat. Wiatry te wieją z taką prędkością i siłą, że niszczą przyrządy pomiarowe oraz maszty, do których są przymocowane. Rekordowe podmuchy wyniosły 320 km na godzinę.
Pustynia Sahara, która zajmuje do 10% Afryki, jest ekstremalnie gorącym i suchym miejscem. Z tego względu rozciągające się nad nią niebo należy do najczystszych na świecie. Nie występuje tam prawie ani jedna chmura. To w połączeniu z oddaleniem od jakiejkolwiek cywilizacji sprawia, że jest jednym z najlepszych miejsc do obserwowania gwiazd. Najczystsze powietrze na świecie występuje nad Oceanem Południowym w pobliżu Antarktydy. Jest tak czyste, że poza bakteriami morskimi naukowcy nie znaleźli tam żadnego DNA do analizy. Sama Antarktyda składa się w 99% z lodu, nieprawdopodobnie błękitnych lodowców, aktywnych wulkanów oraz nieskazitelnego śniegu. W Dolinie Markansu, znajdującej się wysoko w górach Pamir, powstaje rekordowa liczba wirów pyłowych. Pozbawioną życia dolinę pokrywają cienka warstwa piasku i skał oraz leżące pod nią czarne kamienie. W ciągu dnia się nagrzewa, a wiejące popołudniami silne wiatry porywają leżący pył. Podmuchy niekiedy nabierają siły tornada i są w stanie podnieść ciężko załadowanego wielbłąda. Jezioro Maracaibo w Wenezueli często nazywa się elektryzującą stolicą świata. Burze z piorunami trwają tu do 300 dni w roku, ze szczytem we wrześniu. Czasami w ciągu minuty dochodzi do 200 wyładowań. Dzieje się tak, ponieważ zimne powietrze nadchodzące z otaczających And miesza się z ciepłym z nadmorza karaibskiego, co wywołuje wyładowania atmosferyczne. W niektórych miejscach na Ziemi grawitacja jest słabsza. W trakcie ostatniej epoki lodowcowej kanadyjską Zatokę Hudsona pokrywał bardzo gruby i ciężki lodowiec. Kiedy lód zaczął topnieć, przepchnął ogrom masy skalnej. Im mniejsza masa obiektu, tym słabsza jego grawitacja. Zanim ten skrawek Ziemi powróci do swojego pierwotnego kształtu, minie około 5000 lat. Do tego czasu będziesz ważyć w tym miejscu mniej niż w innych zakątkach świata. Raz do roku wodospad w Parku Narodowym Yosemite na kilka chwil przeobraża się w jęzor ognia. Zimą i wczesną wiosną, gdy spadnie wystarczająco dużo śniegu i deszczu, na szczycie El Capitan płyną dwa strumienie tworzące wodospad. W pewnym momencie, gdy niebo się rozjaśnia, a słońce jest jeszcze za horyzontem, jego promienie tak odbijają się od skalnych ścian, że zabarwiają spadającą wodę na ognisty pomarańcz. Góra Haleakala na Hawajach jest jednym z najcichszych miejsc na świecie. Strażnicy pobliskiego parku narodowego niemal nie zarejestrowali żadnego dźwięku podczas pomiarów hałasu. Nazwę tego miejsca tłumaczy się z hawajskiego jako Dom Słońca. Powstała ona dzięki pewnemu wulkanowi, który aktywował się milion lat temu. Nawarstwiające się strumienie lawy utworzyły górę, która obecnie ma swój własny klimat i całkowicie nieprzewidywalną pogodę. Jednym z najciekawszych naturalnych złudzeń optycznych na świecie jest podwodny wodospad leżący u wybrzeży Mauritiusu. Spokojnie, wyspa nie utonie. Te iluzje tworzy poruszający się w podwodnych prądach piach, wpadający w głębsze partie oceanu. Szelf jest tu 10-krotnie głębszy niż w otaczających wodach. Jedno z najsuchszych miejsc na świecie, chilijska pustynia Atacama, co 5 do 7 lat zmienia się w gigantyczny ogród. Gdy między wrześniem a listopadem spadnie wystarczająco dużo deszczu, niemal z dnia na dzień następuje wielki rozkwit roślinności. Pod ziemią znajdują się nasiona ponad 200 gatunków kwiatów, które przez wiele miesięcy lub lat czekają, aż woda pomoże im rozkwitnąć. Jezioro Pięciu Kwiatów w chińskiej dolinie Juzeigu zmienia swój kolor z bursztynowo-żółtego na szmaragdowo-zielony lub z ciemnojadeitowego na jasno-turkusowy, a czasem koralowy. Nigdy nie zamarza dzięki podwodnym gorącym źródłom i nigdy nie topnieje ani nie wysycha w przeciwieństwie do sąsiadujących jezior. Okoliczni wierzą, że składa się z kawałków lustra, które w dawnych czasach spadły z nieba. Marmurowe jaskinie w Chile są jednym z najbardziej odizolowanych cudów natury na świecie. To skupisko czarno-białych jaskiń, kolumn oraz tuneli składających się z marmuru. Powstały w wyniku erozji wodnej i liczą sobie około 6000 lat. Co ciekawe, proces ten wciąż trwa. Sposób, w jaki odbijają światło do turkusowej wody, jest niezapomnianym widokiem. Zaczarowana rzeka płynąca przez filipińską dżunglę zdaje się wyrastać znikąd.
to krótki ciąg słonej wody mający swoje ujście w Pacyfiku. Niewykluczone, że jego źródłem jest system jaskiń, w którym nie ma żadnych pływów. Z tego względu sama rzeka jest krystalicznie czysta i zdaje się mieć wszelkie odcienie błękitu. Według okolicznych legend wróżki nadały tej rzece szafirowy oraz jadeitowy odcień. Może faktycznie tak było? Jezioro Centkowane w Kanadzie zimą i wiosną wygląda jak każde inne na świecie. Jednak latem jego woda paruje, zostawiając setki pokaźnych zbiorników minerałów. Żółte, zielono-niebieskie oraz kropkowane wzorce składają się między innymi z wapnia czy siarczanu sodu, które opadają z pobliskich wzniesień. W zależności od stężenia minerałów, każdy taki zbiornik ma swoją unikatową barwę. Turyści z kolei mają zakaz zbliżania się do jeziora. Raczej słusznie.